Hej, witajcie, z tej strony Maciasty i witam was serdecznie w kolejnym materiale z CSGO Skins na kanale Otwieranie Skrzynek. Moi drodzy, dzisiaj będziemy robić, ale to nie byle jakich, ponieważ jeżeli sobie zjedziemy na dół, CSGO Skins dodało parę nowych skrzynczek. Niestety nie dodało żadnych naklejkowych, ale tym się nie będziemy jakoś przejmować, ale za to doszła, słuchajcie, właściwie doszły dwie dedicated case, white glove case, w którym mamy dużej ilości różnego rodzaju, no, drogich rękawiczek, jak chociażby Pandorki czy Hatch Maze. Mamy Supreme Knife case, w którym również mamy drogie, jak widzicie tutaj, nożyki, ale co mi ciekawie bardziej, dodano Counter-Strike cases i mamy tutaj, słuchajcie, po prostu skrzynki, można to powiedzieć, takie jak mamy w CS-ie. Jeżeli sobie chociażby wejdziemy na takową skrzyneczkę, to mamy chociażby Rare Special Item, jak koska. Nie wiem, jaka ona by tutaj była. Jak widzicie, mamy tutaj szanse po prostu, jakie są w tym tak naprawdę skrzynce. W tym wypadku mamy akurat Kilowatt Case, więc mamy Kukri Knife'a. Ale co, jeżeli sobie zobaczymy chociażby na Open Case'a, wejdę sobie na niego, bo na nim jest po prostu najmniejsza tak naprawdę ilość tych skinów, to jeżeli sobie zobaczymy procentowo, to ma to właściwie trochę sensu. Bo jak wiemy, na koskę jest właśnie 0,256% szansy. Na czerwony przedmiot jest bodajże 0,64 w zaokrągleniu to było, więc właściwie idealnie. Na niebieskie skiny było chyba około 80%, to było takie niecałe 80%, więc tu mamy ile? 2, 4, 6, 78 i pół, no więc 79. Fioletowy tutaj widzę, że też mają chyba około 16 i też tak dokładnie było, więc słuchajcie, wygląda to ciekawie i dzisiaj będziemy, słuchajcie, otwierać sobie te skrzyneczki. Pierwotny plan materiału był taki, że będziemy po prostu robić bitwy underdogowe, jednakże jak zobaczyłem te skrzyneczki, to stwierdziłem, że kurde, muszę, słuchajcie, je sobie spróbować. I tak możemy sobie kliknąć na przykład Weapon Case teraz, 250 zł, więc dużo. I będzie niestety Wings, czyli AUG, czyli niestety nie będzie to na pewno zwrotu. Będzie on kosztować co prawda swoje 112 zł, jednakże nie jest to coś, co my byśmy chcieli trafić. Bo zgaduję, że tutaj jedyne co zwraca, tak jak jest przynajmniej w CS-ie normalnie w skrzynkach, to wszystko od fioletowego wyzwyż. A wy, moi drodzy, jeżeli właśnie chcemy i chcecie sobie spróbować takiego weapon case'a, czy właściwie jakąkolwiek inną skrzynkę, czy za siódemkę, czy za jakieś inne tańsze tak naprawdę kwoty, możecie być z pierwszego linku w opisie, lub jeżeli u góry kliknijcie sobie plusik, wpiszecie kodzik Maciasty, dostaniecie, słuchajcie, 10% do waszego depozytu oraz 2 zł 10 groszy, jeżeli wcześniej nie wpisywaliście żadnego kodziku, a metod płatności, jak widzicie, jest wiele, tylko pamiętajcie, 18 plus, jeżeli chcecie, słuchajcie, zagrać. Sorki, że walnam tutaj w dół biurka, jednakże możemy sobie otworzyć na przykład takowego recall case'a, 2268, rare special item, będzie chyba czymś, na co będziemy, słuchajcie, dzisiaj polować. I proszę bardzo, różowy skinek, bardzo fajnie, 1% na niego siadł i w tym wypadku jesteśmy, słuchajcie, niewiele do przodu, ale niewiele i będziemy sobie, wydaje mi się, zostawiać po prostu skrzynki, z których będziemy, słuchajcie, po prostu na plus, nie? Dobra, co tutaj jest fajnego? To nie jest fajna skrzynka, to też nie jest fajna skrzynka, no Kilowatt, no tutaj, kurde, Kałaszek Inheritance, czawupka Chrome Cannon, to są naprawdę potężne i kurde, no bardzo ładne skiny, no Inheritance'a sam po prostu chciałbym mieć. I najpewniej jak on spadnie może trochę cenowo, to może bym sobie takowego ogarnął. W stat traku planuję jakimś filtestet, może coś na niego nakleić. No, w tym wypadku poleciało dosyć średnio. Ale też, słuchajcie, pamiętajcie, że w tym wypadku, z racji, że jest to wierne odwzorowanie skrzyneczek CS-a, no to raczej ten dropik będzie wyglądał, no tak jak tutaj, a nawet pewnie i gorzej. No bo jakby nie patrzeć, no w CS-ie te szanse są nieduże, nie? Chociaż M4 byłaby chyba lepsza niż ten rolek tutaj, mimo że to są dwa fioletowe skiny. Chociaż 18-27 nie jest to co prawda najgorsze. Dobra, cofnijmy się. I co, jakiegoś Riptide albo Broken Fang? Riptide odwłóżmy, bo tutaj bodajże są koski. Ładnie, butterfly'e takie drogie. Ujujujujuj, dobra, otwieram sobie. Klasycznie 3, 68 zł, niech się kręci. Mam też, słuchajcie, pomysł, że może po prostu sobie będę przyspieszać te otworzenia tak naprawdę, bo tak szkoda, że nie ma po prostu jakiejś większej ilości, na przykład 5 czy nawet i do 10, a jak to przynajmniej mogę sobie przyspieszyć i liczyć, że po prostu stąd poleci coś, co zwróci. No, na razie to wygląda, jak widzicie. O, kosa jest, no nie, szanowne gersy, czemu przyspieszyłem, ale okej, dobry, stosuj profidzik. Liczyłem jednak, słuchajcie, na takiego lorka, ale wiecie, może na jakimś motylku, albo jakiegoś gamma dopplera też na motylku byłoby fajnie, ale słuchajcie, nie będę narzekać. Są tu Shadow Daggersy lore i kurde, tak naprawdę można powiedzieć, że cel odcinka został osiągnięty, czyli trafienie złotego przedmiotu z tychże skrzyneczek. Tylko jeszcze by tak dropnąć coś jeszcze fajnego, na przykład tego Kałacha Inheritance poprzednie skrzyneczki. To byłoby naprawdę już top of the top, creme de la creme. Co prawda jest to skrzyneczka Riptide, także tutaj nie ma tego Kałacha Inheritance. Jem tutaj ta P9 w stanie fabrycznym nam zwraca fajnie. Kurde, podoba mi się to nowe coś po prostu na CSGO skin. Zaraz też, słuchajcie, wydaje mi się, pójdziemy sobie. I tutaj nam ten XMI, który zwracało w stanie fabrycznym jest. Zaraz sobie też pójdziemy, wydaje mi się, stworzyć parę bitw na
Na bitwach po prostu o skrzynki. Dodamy sobie może te skiny. Może byśmy dali co droższe. Okej, M4 na pewno stąd zwraca. Tak mi się wydaje, że zrobimy ostatni rolek i stąd niestety nie jesteśmy. Chociaż może coś tam byliśmy jakoś tak na zero, przynajmniej z jednego. Case battle. Tutaj sobie, słuchajcie, stworzymy. Możemy sobie posegregować po cenie. Chociaż tutaj widzę, że niedużo jest bit, więc tam nie trzeba segregować. Za 10 tysięcy tutaj na pewno nie będę dołączać, bo nie mam takich ani jaj, ani takiego budżetu. I dobra, dajmy sobie low case'a, taką na rozgrywkę skrzynką jedną z skrzynka jedną z najtańszych, widzicie, 1,26. Więc z mojego kociku byście chociażby takowo dostali. I co, damy sobie rewolucję, damy sobie kilowata na pewno. Dodajmy sobie te wszystkie, tak, case. Dodajmy sobie te wszystkie skrzynki, które tutaj po prostu takie te CS-owe są. A więc oznacza to, że dodamy sobie weapon case'a i dodamy sobie również bravo case'a. I to będzie, słuchajcie, już 500 zł. I w tym wypadku coś czuję, żeby zrobić ten tryb, słuchajcie, underdog. Czyli osoba, która będzie miała po prostu mniejszą wartość tych skinów, wygrywa. Damy sobie też na 3 osoby i dodamy sobie po prostu innego bota, jeżeli nikt nie dołączy oczywiście w tak zwanym międzyczasie. Poczekam sobie, słuchajcie, chwilkę i w razie co po prostu odpalę to wszystko ręcznie. I słuchajcie, wygląda, że chyba nikt nie dołączy, także dodam sobie po prostu boty i dodamy sobie, powiedzmy, pierwsze dwa z brzegu. Boty dodane, także słuchajcie, zaczynamy skręceniem tą bitwą. I zaczynam sobie od gloczka, no będziemy jednak chcieli jednak dropnąć te co tańsze przedmioty. Tu kosa poleciała i tu mi w ogóle zmieniło na... Nie wiem, czemu u nas kradł się fragment. I tu zgaduję, co też mi zmieni. Coś się tutaj chyba rozjechało. Nie wiem, czy to ze względu na mój internet, czy może coś na stronie zniechało. Ale nam teraz poleciał różowy przedmiot. Także będziemy, słuchajcie, w niepewności trzymani cały czas. Co prawda, co znowu to samo? Nie. Okej, okay. No na razie ten bot Adrian jest na sporym, jakby, prowadzeniu, jeżeli chodzi od końca. Bo 30 zł niecałe, gdzie ja mam na przykład 90, a bot Alex ma na przykład 400. Dobra, to na pewno nie będą kał, albo będą te kałaszki, już nie wiem jak to jest, to chyba zgaduję, że z moim internetem coś po prostu jest, żeby to była kosa faktycznie. Dokładnie taka ostatnia skrzynka. Okej, okay, powinniśmy, słuchajcie, dropnąć takowego sloterka z bitwy po prostu undertakowej. Wychodzimy naprawdę genialnie do przodu. I trafiałem jeszcze to, co chciałem trafić, czyli tak naprawdę kałaszka Inheritance, no kurde. To mi się podoba, także co, przejdźmy sobie. Słuchajcie, też jak widzicie, jeszcze trwa evencik. Zapewne w momencie, w którym ja to wrzucę, może ten evencik się kończyć, albo może być po prostu już kolejny. Także słuchajcie, to działa tak, że po prostu za otwieranie tych skrzynczek eventowych, czy doładowanie właśnie konta, jesteście też nagradzeni. Uwaga, uwaga, czym? Tokenami, które zaraz się oczywiście pojawią. O takimi tokenami, które później, słuchajcie, możecie przeznaczyć właśnie na evencie. Na różnego rodzaju tryby, które są właściwie, można powiedzieć, nagrodami, raczej z których po prostu lecą nagrody. I czy mi się wydaje, czy poleciło nam dokładnie to samo. Sprzedam sobie to jeszcze raz, żeby może nie było jakiegoś glitcha w Matrixie tutaj i otworzę to i tu już jest na pewno zupełnie inny rolek. No i właśnie dla przykładu, 130 zł, więc jesteśmy kilka złotych do przodu, więc bardzo fajnie. Właśnie, te tokeny. Na tym evencie możecie przeznaczać na Króla Wzgórza, gdzie po prostu wrzucać te tokeny i osoba z największą tych ilością tokenów po prostu później jest nagradzana jakimś skinkiem. Możecie sobie ustrzelić skina na przykład takiego, sobie ustrzelę, będzie to Manowar za 67 groszy, dlatego sobie to wszystko sprzedam, albo wrzucić to wszystko na handlarza bronią. Na przykład ja mam ile jeszcze? 2293, także sobie wrzucę i dostanę takowego Negefa Dazzle. Ja jeszcze mam, słuchajcie, troszkę balansu, więc mogę to na pewno przeznaczyć na te nowe skrzyneczki. Weapon case, abyśmy sobie jakoś tak poszaleli, co? Kałaszek Case Hardnet, zgaduję, że tu niestety nie ma patternów. 6x1. Ale możemy, tak wiecie, chociaż poudawać, żeby to był, powiedzmy, jakiś tam patternik właśnie 667 czy 670, który jest bodajże reverse car pattern. No dobra, zobaczmy jak to jednak poleci. AUK nie jest na pewno czymś ponownie, co byśmy chcieli trafić. Niech leci w takim wypadku jeszcze, możemy sobie 4 razy pozwolić na takie otworzenie. I możemy sobie otworzyć tak podwójnie, co to by może trochę mniej czasu tu zajęło. Field tested, więc dosyć średnio. Miałem tutaj kliknąć dwukrotnie, nieważne. Come on, chociaż ten jeden fioletowy, niewiele jest na to procent szansy, ale dalej są. Także co, będziemy sobie też w międzyczasie to sprzedawać, więc będziemy... nie, co prawda byłby w stanie Battle Sket, już widzę, ale byłby na pewno lepszy. Dobra, będziemy sobie może trzykrotnie otwieram, bo to i tak będę sprzedawać te takie. Okej, okay, jest jeden kałaszek. Dobra, teraz w jakim stanie? Chyba Battle Sket ponownie. No, Battle Sket. No ale no dobra, bardzo ładnie. Tutaj, jeżeli zakładając, że jest to ten pattern, no to nie jest to niestety żaden scar pattern, ale na przykład załóżmy jakiś blazik. O, i właśnie mi się skończyły po prostu środki 409. No to możemy sobie ostatni raz, moi drodzy, na dzisiaj otworzyć skrzynkę weapon case i dropnąć po raz kolejny case hardenta. I w tym wypadku on będzie to w stanie fabrycznie nowym?
Jakie dzisiaj jest szczęście niebywałe. Ja naprawdę przysięgam, nie wiem jak to chodzi, ale chodzi niebywale dobrze. Też słuchajcie, moi drodzy, jeżeli będziecie mieli kilka co tańszych przedmiotów na CSGO skins albo nawet i droższych, możecie je sobie wrzucić na zakładkę Exchanger i po prostu, jak sama nazwa mówi, to tak naprawdę wymienić to wszystko na jakiegoś innego droższego skina. Na przykład ja bym sobie mógł wrzucić do 10 przedmiotów, ale to byłoby za 15 zł, więc mógłbym sobie wybrać coś ze skinka za 15. Ale na przykład bym wywalił coś jednego i wrzucił na przykład takiego fosfora, już mamy troszkę więcej i mogę sobie nawet czy pina, czy chociażby takiego ładnego kołaszka wypłacić, no do wyboru, do kloru. Także moi drodzy, dzisiaj zakończymy sobie ten naprawdę potężny materiałek. Jeżeli sami chcecie sobie sprawić swojego szczęścia na CSGO skins, wbijcie z pierwszego linku w opisie, albo kliknijcie plusik i wpiszcie kod maciasty, bo fajne bonusy dostajecie. Pamiętajcie, grać rozważnie, jeżeli macie 18+. A na teraz ja dziękuję bardzo za uwagę, byłem maciasty i trzymajcie się, cześć!